Trening raz, dwa razy w tygodniu, człowiek dużo lepiej się czuje. I lepiej wygląda. Dobrze! W ruchu jest życie. Każda aktywność, szczególnie na świeżym powietrzu, jest fantastyczna. To jest dotlenienie, to są endorfiny, to jest takie rozruszanie się. Nasz organizm został zaprojektowany na to, żeby działać fizycznie. I to już kilkaset tysięcy lat temu. Nie powinniśmy od tego odchodzić i zdrowo jest dla nas i dobrze, jeżeli pamiętamy o tym, żeby się codziennie poruszać. W domu mamy dziś też dzień sportu. Zawsze warto się podnieść z tej kanapy. Natomiast jak to zrobić? Fajnie motywuje grupa. Ja praktykuję jogę od 20 lat i automobilizacja jest właśnie tym czymś najtrudniejszym. W jodze się mówi, że żarliwość praktyki jest niezbędna. Czasami dziewczyny mówią, no nie, nic nie robię, bo nie mam czasu. To jest po prostu ustawienie hierarchii ważności spraw. I gdzieś na samym dole jest ta aktywność fizyczna albo gdzieś wysoko na górze. No u mnie jest wysoko na górze. I oddychamy. Po każdych naszych zajęciach czuję się o 10 lat młodszy. Sport oprócz tego, że daje nam sprawność, to uczy nas charakteru, a co najważniejsze, uczy nas przegrywania. To jest mobilizacja, koncentracja, to jest uczenie się uczciwości, wytrwałości. Ja również staram się codziennie jakieś aktywności fizyczne wykonywać. Jak mam taką możliwość, to staram się być w górach. W górę się nie idzie na chwilę, tylko raczej na długo. Czy to na nartach się podchodzi, czy to się biegnie, czy się uprawia wędrówki górskie. Dla mnie jest to po prostu forma medytacji, spędzenia czasu samemu ze sobą, ze swoimi uczuciami, myślami. Dzisiaj o 15:00, tym razem dam ci fory. Agnieszka. Wiesz co? Zmieniłam zdanie. Może wybiorę się z tobą na tego tenisa, może nawet dzisiaj. Oczywiście najsilniejsza motywacja to jest zazdrość. Iwona jest zazdrosna o męża. Mąż bardzo regularnie uprawia sport, jest świetnym tenisistą. Tak, tak, Iwonko. Wszystko w porządku? Jakiś taki jesteś zdyszany. Moja małżonka, szanowna, nie za bardzo umie grać i prywatnie, i też zawodowo. To jest na tyle trudny sport, a wydaje się łatwy, że ktoś, kto nie trenuje, to ma kłopot, żeby chociażby nawet w piłkę trafić. Wiele lat temu po raz pierwszy zagrałem i gram do dziś. Lżej uderz. Tomasz, sport jest ważny, ale ja bym to właśnie już z ręką na sercu od razu mówię, że nie robię zbyt dużo w tej dziedzinie. Zawsze sobie to wypominam. Wiem, że mogłabym o wiele więcej. Obietnica na przyszłość. Leciutko. Odbijesz ją. No jak wejdzie gdzieś tu, to odbiję. To jeszcze raz. Jeszcze raz. Lubię oglądać naszych zawodników. Lubię, jak wygrywają. Mamy nowe gwiazdy. Mamy teraz Hurkacza, Huberty Rusno, naszego czołowego zawodnika. Oglądam, kibicuję, trzymam zawsze kciuki. Bycie w pierwszej dziesiątce tak trochę na stałe, jak to w jego wypadku, no to jest niewątpliwie wielki sukces. Bardzo dziękuję zarówno aktorom, jak i widzom, jak miłość za wsparcie dla polskich tenisistów. Teraz to ja chciałem was zachęcić do ruchu, żebyście się nie dali jesiennej handrze. Ja jak co roku biegam po górach Zakopanem, czy w deszczu, czy w śniegu, także teraz czas, abyście wyruszyli się z kanapy i zaczęli ćwiczyć. Brawo.